O, jest punktualnie 20, więc będziemy zaczynać. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że nas widać i słychać, ale żebyśmy wiedzieli, czy na pewno wszystko z naszej strony działa, to poprosimy zamiast komentarzy, że widać, że słychać, krótką informację. Skąd jesteście? Czy jesteście z nami z Poznania, czy z okolic, czy może w ogóle z jakiegoś innego kawałka Polski? Z innego województwa, z innego miejsca. Poznań, Poznań, mnóstwo z Poznania, jest nas aż 79 osób. Bardzo się cieszymy, że tak licznie. I w takim razie bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. Najpierw taka organizacyjna informacja. Trochę postanowiliśmy, o, też informację, że tak, że płynnie śmiga. Okej, okay, dzięki wielkie. Postanowiliśmy trochę poprzestawiać elementy naszego live'a, ponieważ wcześniej robiliśmy tak, że mówiliśmy o aktualnościach, potem odpowiadaliśmy na pytania, a zapowiedziana taka treść merytoryczna była na samym końcu, często już po tych umownych dwóch kwadransach, to postanowiliśmy, że od tego live'a tą merytoryczną częścią zaczniemy, potem krótko powiemy o aktualnościach, a potem przejdziemy do odpowiedzi na kilka wybranych z nadesłanych pytań. No, więc do rzeczy w takim razie. Tematem, dla którego dzisiaj się spotkaliśmy, jest taki dylemat. Dylemat, z którym, myślę, mierzy się wielu rodziców, ale też uczniów. A jest to dylemat między dwoma takimi stwierdzeniami, z którymi się często spotykamy. Jedno jest takie, że to jest bardzo ważne, żeby myśleć o swojej karierze, o swojej ścieżce zawodowej, edukacyjno-zawodowej tak naprawdę, żeby mieć ją przemyślaną, żeby ten krok kolejny, na który się decydujemy, czy to jest wybór szkoły ponadpodstawowej, czy studiów, czy jakiejś pracy, żeby on był dobrze przemyślany, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę ponadpodstawową czy studia, słyszymy, że tak naprawdę od tego, co wybierzemy, no, będzie potem zależało nasze życie dalsze. A z drugiej strony słyszymy zewsząd, że możemy się uczyć całe życie, że decyzje zawsze można zmienić. Słyszymy dziesiątki historii o tym, jak ludzie po 40, po 50 zmieniają całe swoje życie, uczą się nowych zawodów, rzucają dotychczasową pracę, idą w zupełnie innym kierunku. Słyszymy, że to jest możliwe. No i wtedy pojawia się taka myśl, że to w zasadzie jakby, czy to jest takie ważne, co ja wybiorę, jaką szkołę ponadpodstawową, jakie studia, skoro większość dorosłych, znaczy może mówiąc większość, przesadziłam pewnie, nie wiem, Macieju, czy znasz na to jakieś badania, ale no zewsząd słyszymy, że no nie pracują dorośli w tych swoich wyuczonych zawodach, że robią coś innego. No i w takim razie jaki sens ma taki wybór. Ja nazywam się Ania Sikorska, jestem z zespołu podstawowego, a w odpowiedzi na to pytanie będzie mnie wspierał, albo nawet postaram się, żeby dominował w odpowiedzi Maciej Barczak z zespołu ponadpodstawowego. Dzień dobry, Macieju. Witam, witam Ciebie, Aniu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja mam trochę tak jak z tym dylematem, o którym powiedziałaś, przed którym stają młodzi ludzie, czyli z jednej strony, że słyszą, to ma być najlepsza możliwa decyzja, bardzo wiele od niej zależy, a jednocześnie taka, no wszystko można zmienić, nie, niczym się nie przejmuj. Długo się zastanawiałem, jak się zdecydowaliśmy, że będziemy o tym rozmawiać, a długo się zastanawiałem, czy ja mam coś mądrego do powiedzenia na ten temat. W sensie, czy ja potrafię rozstrzygnąć sobie jakoś sam dla siebie ten dylemat. I dopiero niedawno przyszła mi taka odpowiedź, która dla mnie osobiście jest najlepsza i dla mnie osobiście jest najbliższa. Czyli z jednej strony masz podjąć najlepszą decyzję, a z drugiej strony wszystko można zmienić i możesz się uczyć przez całe życie. To, co mnie przekonuje, to odpowiedź na te dwa pytania, czy połączenie tych pytań w taką odpowiedź, że podejmij najlepszą możliwą decyzję dla siebie samego, czy dla siebie samej na ten moment. I to nie oznacza, nie musi oznaczać, i do tego rzeczywiście zachęcam, że za 5 lat ta decyzja będzie aktualna, albo za 10 lat ta decyzja będzie aktualna, dlatego że z edukacją i z zawodami jest trochę tak jak z życiem osobistym, że podejmujemy też różne decyzje w życiu osobistym i wspaniale, jak one są aktualne długo, ale mogą być aktualne trochę krócej i to też jest w porządku. Więc jeżeli ja, rzeczywiście do tego ja bym zachęcał, żeby podjąć najlepszą możliwą decyzję na ten moment dla siebie samego, w
oparciu o to, jak znam samego siebie, samą siebie, jak znają mnie moi bliscy, co wiem o zawodach, co wiem o rynku edukacyjnym, co wiem o tym, jak połączyć moje zainteresowania z przyszłą edukacją, ale bez tego ciężaru, że to ma być wybór na całe życie, że to ma być decyzja, która zaważy o twoich losach, bo po pierwsze nie zaważy tak naprawdę. Owszem, to może być tak, że spędzisz trochę czasu w szkole, jeżeli się okaże, że jest ona błędna, która nie do końca odpowiada twoim zainteresowaniom i wtedy też jest wyjście z tej sytuacji. Natomiast żeby to minimalizować, takie ryzyko spędzenia czasu w niechcianej szkole, no to możemy robić to, o czym już powiedzieliśmy przed chwilą, czyli dowiedzieć się jak najwięcej, jak najwcześniej. I to jest chyba główna jakby myśl, którą ja mam do powiedzenia w tym wątku. Może nie na szybko, natomiast to jest jakby esencja z tego, co ja sobie wymyśliłem. Jak zastanawiałem się, próbowałem zbierać doświadczenia z rozmów indywidualnych, z konsultacji, a też z doświadczeń bliskich mi osób, czy ludzi dookoła. Rzeczywiście jest tak, że dorośli wspaniale, jeżeli mają pasję, ale bardzo wielu dorosłych wciąż chyba, mimo że ma 30, 40 czy 50 lat, nie jest do samego końca przekonanych, czy to, co w życiu robią, czy zawód, który wykonują, jeżeli nie jest ich właśnie ich pasją, to czy jest to rzeczywiście najlepsza możliwa droga. Więc skoro dorośli zbierający doświadczenia od kilkudziesięciu lat nie mają takiej wiedzy, no to warto pozdejmować też trochę ciężaru z barków naszych dzieci. Co ty myślisz o tym, Aniu? Cały czas myślę też nad taką rzeczą, jak zgadzam się z tobą, natomiast pytanie, które jak ciebie słucham, pierwsze przychodzi mi do głowy, to powiedziałeś o takiej rzeczy, że podjąć najlepszą decyzję na tu i teraz. To pierwsze, co mi się pojawia w głowie, to taki wielki znak zapytania, ale skąd ja będę wiedziała, że to jest ta najlepsza decyzja, jaką mogę podjąć tu i teraz? To jest, ja mam mówić, czasem jeżeli się to czuje, to się po prostu wie, nie? Czasem się to po prostu czuje i wtedy nie muszę nikogo do niczego przekonywać, że czy to jest najlepsze, czy to nie jest najlepsza możliwa decyzja, a czasem ona wychodzi z, może matematyki to złe słowo, ale po prostu z kalkulacji, że jeżeli mam pasję, no to jest wspaniała jest sprawa, nie? To wtedy ja wiem, co chcę robić i mogę szukać dróg dojścia do tego. Jeżeli mam zainteresowanie, czy mniejszą pasję, no to podobnie. To również możemy szukać drogi ujścia dla tego zainteresowania. Jeżeli nie mam żadnego znaczącego zainteresowania, i wtedy to będzie, odpowiadając trochę na twoje pytanie, najlepsza możliwa decyzja na tu i teraz. To ponownie nie oznacza, że ona będzie decyzją na całe życie, bo pasja tak samo, zainteresowanie i pasja mogą się skończyć i za 3 lata może mnie interesować zupełnie coś innego. Ale nie musi, ale może. Natomiast jeżeli nie mam żadnego znaczącego zainteresowania, ani żadnej znaczącej pasji, no to i tak zawsze jest jakiś wybór przede mną. Czyli jeżeli idę do szkoły średniej, no to mam wybór na liceum, technikum, branżową szkołę pierwszego stopnia. Są tam profile, które bardziej lub mniej mi odpowiadają. Są przedmioty, które bardziej lub mniej mi leżą. Jest odległość tej szkoły od mojego domu. Są koledzy, którzy wybierają szkoły, a na przykład z niektórymi z nich jestem zaprzyjaźniony czy zaprzyjaźniona i będzie mi, a to jest bardzo ważne też. I to jest taki element, którego nie wolno chyba lekceważyć. To, że ja się będę czuć dobrze w tej szkole i że będę mieć tam grono bliskich mi znajomych czy bliskich przyjaciół. Więc jeżeli biorę pod uwagę te wszystkie elementy, rozmawiam z rodzicami albo rodzice rozmawiają ze mną, to minimalizuję w ten sposób ryzyko nietrafnego w sensie, nie w sensie, że złego wyboru, ale podejmuję, patrząc na to wszystko, decyzję, która będzie na ten moment najlepsza z możliwych, jeżeli wezmę pod uwagę najwięcej możliwych danych. I owszem, to jest coś, co mi często towarzyszyło w trakcie konsultacji indywidualnych. Może nie będę skakać ze szczęścia, może nie będę super zachwycony czy zachwycona tym wyborem tej szkoły, no bo to nie jest coś, na co powiem wielkie wow, ale dlatego też być może, że nie było wielkiego wow na początku. Ale więc pójdę bez jakiegoś szalonego entuzjazmu, wybiorę tę szkołę, ale rozważając wszystkie za i przeciw, i biorąc pod uwagę to, że wybór jest jednak skończony czy ograniczony, to mam szansę podjąć decyzję, która na ten moment będzie najbardziej odpowiednia. I to samo chyba można zastosować, co powiedziałeś, do wyboru studiów. W sensie mogłabym przyłożyć to jakoś, czy jednak tu byś dodał swojego doświadczenia? Myślę,
To znaczy, w przypadku wyboru studiów warto się zastanowić, czy rzeczywiście mają to być studia. W przypadku edukacji po szkole podstawowej, no to jeszcze muszę wybrać szkołę. W przypadku kończenia edukacji po szkole ponadpodstawowej, może najlepszym wyborem na ten moment nie będą studia, nie? To tutaj tych za i przeciw i najlepszych decyzji na ten moment może być dużo więcej, bo to nie muszą być wtedy studia, nie? Albo mogą być studia w innych formach, albo mogą być jakieś dodatkowe formy dokształcania się, a może w ogóle powstrzymanie się od rynku edukacyjnego na jakiś czas i poszukanie pracy, albo podążanie za swoimi jakimiś niezrealizowanymi pasjami czy marzeniami, jeżeli ma się taką możliwość. Ale generalnie co do zasady tak. No i tak, szukam, sprawdzam, poświęcam czas temu, żeby się zastanowić, tylko bez presji, że to musi być idealny, najlepszy i na całe życie, to jest chyba ta najgorsza część dla mnie. I wybór, który najlepiej, żeby był wyborem na całe życie. A co w takim razie z takim wątkiem, który, no bo jak przychodzą do mnie na konsultacje uczniowie w różnym wieku, no to też przychodzą z rodzicami, to znaczy często gdzieś ten rodzic pojawia się na ostatniej konsultacji i z perspektywy dorosłego, z perspektywy rodzica, oprócz zainteresowań, pasji, pojawia się taki bardzo ważny wątek zatrudnienia i pieniędzy. Po prostu. Czyli my jako dorośli często mamy już taką perspektywę, no okej, fajnie, że lubisz czytać książki, albo fajnie, że tam lubisz się przejść do muzeum kilka razy, no ale tak, co ty będziesz robić, dziecko, po tej historii sztuki, albo co ty będziesz po tej filologii polskiej robić, nie? Zobacz tam po tym, czy po tym się nie zarabia, tak? Albo po tym się nie znajdzie pracy, koleżanki syn skończył i teraz szuka pracy od 3 lat, nie? Jakby co z tym wątkiem? Czy brać go pod uwagę? Czy go olać? Nie, no brać. To jest, jak sobie myślałem o tej najlepszej możliwej decyzji, no to to jest jeden z elementów, które koniecznie należy uwzględnić, nie? Jeżeli sprawdzam, jak daleko będzie do tej szkoły, czy jaki da mi ona zawód, no to sprawdzam też jednocześnie, jak ja będę mieć perspektywy znalezienia pracy po ukończeniu danej szkoły. Tylko na ile ważny będzie dla mnie ten element w życiu. I ja nie sieję tutaj, pieniądze są ważne i dobrze jest zarabiać pieniądze i dobrze jest mieć pieniądze. Ja nie mam takiego pomysłu, żeby... Tak, one są potrzebne. Natomiast one mogą stać różnie w hierarchii wartości. Jeżeli będę szukać czy podejmować najlepszą dla siebie możliwą decyzję, no to jeżeli będą to pieniądze, znajdą się na niej wysoko, no to jest możliwe zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia zawodu, w którym tych pieniędzy będzie więcej. Jeżeli są mniej istotne, no to one wtedy w tej hierarchii będą znajdować się niżej i będę to łączyć jakoś, czy idealnie sobie starać to wypośrodkować pomiędzy zainteresowaniami, jeżeli one są, a dobrymi zarobkami. Ale ja tak, nie lekceważyłbym tego wątku, nie? Że bardzo często to jest coś, z czym się też spotykam na konsultacjach indywidualnych, czyli jak połączyć jedno z drugim. I wtedy często pojawia się między innymi, że jeżeli na przykład mam predyspozycję do pracy, która przyniesie mi dużo pieniędzy, ale moją prawdziwą pasją jest coś, o czym wiem, że raczej nie przyniesie mi pieniędzy. To jeden wątek to jest taki, czy jeżeli coś jest rzeczywiście twoją pasją, to czy to rzeczywiście nie przyniesie ci pieniędzy za jakiś czas, ale zostawiamy na razie ten wątek, a drugi jest taki, że zastanawiam się, czy da się to jakoś połączyć. Czy da się połączyć zarabianiem pieniędzy na rozwój mojej własnej pasji. Czasem się okazuje, że się da. Ale skracając, bo już nam minęła połowa live'a, tak, to jest wątek, który również należy wziąć pod uwagę, nie? I nie tylko zastanowić się, na ile wysoko on będzie w mojej hierarchii, w moim systemie wartości. Czyli puentując trochę odpowiedź na pytanie, to prawda jest, jak to często mówiono, po środku. Czyli i to jest ważna decyzja, ona nie zaważy, w sensie nie przeważy życia w jakąś stronę już nieodwracalnie, natomiast rzeczywiście no, czegoś się w tej szkole czy na tych studiach nauczymy, nasz czas, naszą energię na tą naukę poświęcimy, po prostu nieodwracalnie, że tak powiem, ją poświęcimy. Nawet jeśli potem zmienimy kierunek, to nie będzie zmarnowane lata, no bo czegoś się tam nauczyliśmy, nigdy nie wiemy, gdzie nam ludzi się... Ludzi poznaliśmy. Tak, ludzi poznaliśmy, no mnóstwo doświadczeń różnych zdobyliśmy, niektóre z nich są uniwersalne, niektóre nie są uniwersalne, ale mogą się nam przydać niespodziewanie za 20 lat, nawet jeśli zmienimy kierunek. A druga rzecz, rzeczywiście można się uczyć całe życie, można zmieniać tę decyzję, ale my nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jacy będziemy za 20 lat, za to jesteśmy w stanie i dobrze by było przyjrzeć się temu, jacy jesteśmy tu i teraz, czego potrzebujemy, jakie są nasze wartości i priorytety, jak pani Bukaszka właśnie napisała w komentarzu i podjąć tą decyzję naprawdę, ale ja bym powiedziała rzetelnie to przemyśleć, nie jakby nie pobieżnie i nie tylko na podstawie
jednego, dwóch jakichś komentarzy mamy czy taty, czy jakiegoś przyjaciela, czy znaczącej jakiejś innej osoby, tylko rzeczywiście to przemyśleć pod siebie. I ja bym tu dodała, bo cały czas jak mówisz, to bardzo, bardzo chcę serdecznie Państwu polecić wszystkim TEDa, który dla mnie był takim life changerem, jak to trochę młodzież mówi, powiedzmy, że TED o podejmowaniu decyzji, How to Make Hard Choices, TED autorstwa filozofki Ruth Chang, można znaleźć na YouTubie, jest z polskimi napisami. Niesamowite, krótkie, 15-minutowe, ale bardzo dużo dające do myślenia osobom, myślę w każdym wieku, wystąpienie właśnie o podejmowaniu tych decyzji trudnych, też z takim rozbrojeniem trochę, co to znaczy trudna decyzja i czy to jest decyzja, w której ja mogę podjąć dobrą lub złą decyzję, czy to jest decyzja, w której jest dobra lub zła odpowiedź, czy może właśnie te decyzje są trudne, bo nie ma dobrych i złych odpowiedzi, a liczy się tu coś zupełnie innego. Nie będę przedłużała, ale bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo tak jak Macieju, ciebie słucham, to myślę, że to będzie takie bardzo dobre uzupełnienie tego naszego dzisiejszego live'a, taki epilog do niego. To z najważniejszych rzeczy, które chcieliśmy o tym dylemacie powiedzieć. Ja tylko jedną rzecz bym jeszcze, Maciej, cię zapytała. Sorry. Aha, okej. Ja jestem rodzicem i w takim razie, tak, nie wiem, w jednych, dwóch zdaniach, komunikat, jaki fajnie, żebym wysyłała swojemu dziecku, jest jaki? O Jezu, po pierwsze się nie spodziewałem się tego pytania teraz, po drugie to jest na więcej niż na jedną minutę, ale myślę, że najważniejszy taki komunikat, jaki rodzic w ogóle może wysłać swojemu dziecku i no tylko, że to nie mogą być tylko słowa, nie? Że on to musi rzeczywiście czuć. To jest taki komunikat, że związany z tym, że ja daję ci przestrzeń, żebyś do mnie przyszedł porozmawiać. I to można różnie ubrać słowa, nie? Można powiedzieć, że jestem i czekam, jeżeli jestem gotowy z tobą o tym porozmawiać, bez oceniania, bez wartościowania, bez po prostu jak dwoje ludzi, którzy podejmują ważną dla siebie decyzję. Można to ubrać zupełnie inne słowa, ale ważne jest chyba, tak mi się wydaje, że to jest kluczowe, żeby dziecko wiedziało, że może się udać po wsparcie wtedy, kiedy będzie tego chciało i potrzebowało i że nie spotka się z oceną swoich pomysłów, swoich idei, swoich planów, tylko że po prostu zostanie wysłuchane i że będzie to stanowiło punkt wyjścia do rozmowy. A jak to, szanowna mamo albo tato, ubierzesz słowa, to już... Czyli żeby to wybierz w zgodzie z sobą, nie było pustym takim sloganem, którym szafujemy, tylko żeby rzeczywiście coś za tym szło. Okej, to przechodzimy w takim razie płynnie i szybko do aktualności. Aktualności dzisiaj mamy dla Państwa trzy, takie wybraliśmy, najważniejsze. Jeśli chodzi o takie bardziej związane z uczniami szkół podstawowych, to mamy dwie. Jedna to rzecz, o której już mówiłam krótko w relacji, ale ponieważ dzisiaj jedno pytanie, które dostaliśmy, też tego dotyczyło, to nawiążę jeszcze. Rzecz, na którą czekaliśmy w ostatnim czasie, czyli terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Znamy je już od 27 stycznia, czyli dosłownie od kilku dni. Tu widziałam, że większość z Państwa jest Poznań, Swarzędz, więc na przykład na stronie ko.poznań.pl wchodzimy w zakładkę rodzice i uczniowie, następnie w podzakładkę rekrutacja, potem wybieramy aktualności i tam terminy rekrutacji i jest tam cała tabela z terminami rekrutacji. Co ważne, nie znamy jeszcze szczegółowych zasad tej rekrutacji, natomiast te najważniejsze daty już tam są. Od razu zdradzam, żeby nie trzymać w niepewności, tą najważniejszą, która pewnie wszystkich interesowała, czyli 16 maja, to wielkie rozpoczęcie. Ale od razu przypominam, 16 maja to rozpoczęcie rekrutacji, natomiast nie ma tu zasady, kto pierwszy, ten lepszy, więc to jest tylko taki sygnał, ok, od tego momentu możesz składać wniosek o przyjęcie do szkoły. Coś chciałam powiedzieć? Będziemy o tym jeszcze na pewno mówić o Facebooku, na Facebooku naszym. I to tyle. Druga, taki news, taka zajawka, powiedzmy, szykujemy dla Państwa
serię wideo, skończyliśmy nagrywać serię wideo, jak wybrać szkołę po podstawówce, o różnych typach szkół, a przed nami szykujemy się, już prace trwają nad serią wideo o tym, jak dobrze poznać siebie, czyli trochę właśnie w nawiązaniu do tego, o czym Macieju mówiłeś właśnie, no bo okej, no podejmij decyzję w zgodzie z sobą i tak dalej, no ale żeby ją podjąć, to ja muszę wiedzieć w ogóle, jaka jestem, prawda, jakie są moje wartości, cechy. No i my w tej serii wideo właśnie będziemy mówić, jak to zgłębiać, jak to odkrywać, porządkować i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytania w tym temacie, to zapraszamy też, można do nas na skrzynkę prywatną, centrowską tutaj, czy w komentarzach pisać jakieś sugestie, to będzie zawsze dla nas fajna podpowiedź, co byście chcieli tam, czy chciały tam usłyszeć. To tyle, jeśli chodzi o takie dwa newsy ode mnie, a Macieju, jak u Ciebie? Ja bardzo szybko, tylko dlatego, że my mamy newsa o tym, że pojawiły się wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące matury w 2023 roku. Nie tegorocznej, ale przyszłorocznej. No i tak mają być egzaminy ustne, wracają. Na maturach to nie jest jakaś wielka rewolucja, no bo one miały być, tylko były zawieszone na czas COVID-u. Pojawiły się zmiany w arkuszach z języka polskiego, z matematyki i wydłuży się czas egzaminów. To są wszystko takie zmiany, które możemy nazwać jeszcze w miarę kosmetycznymi. Czyli że na przykład będzie rezygnacja z pytań za 5 i 6 punktów na egzaminie z matematyki na rzecz większej liczby pytań z matematyki za 1 i 2 punkty. Ale kluczowa zmiana, która się pojawia i o niej chcę dosłownie jedno zdanie powiedzieć, jest taka, że do tej pory matura była zdana, jeżeli się, i w tym roku też jeszcze tak będzie, jeżeli się język polski, język obcy, matematykę zdało na poziomie podstawowym na 30% i przystąpiło się do egzaminu z poziomu rozszerzonego z wybranego przez siebie przedmiotu. Egzamin z 2023 roku, czy bez progu zdawalności ten dodatkowy przedmiot. Od 2023 roku również wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym będzie musiał być zdany na 30%, żeby egzamin maturalny został zaliczony i to jest rzeczywiście duża zmiana dla części uczniów. W większości szkół i w większości uczniów, z którymi rozmawiałem, wybrane przez nich rozszerzenie i tak było zdawane grubo powyżej 30%, ale zdarzali się uczniowie, którzy albo dlatego, że się nie przygotowywali specjalnie do tego rozszerzenia, albo dlatego, że po prostu taki był wymóg, ale na przykład byli uczniami techników i ważniejsze dla nich były egzaminy zawodowe, zdawali to rozszerzenie tak po prostu, żeby było. Więc od przyszłego roku no będzie musiało być to 30%. I chyba tyle na ten moment, bo tym bardziej, że to nie jest jakaś super najważniejsza rzecz na ten moment, tylko na za półtora roku i chyba możemy przechodzić do pytań, Anno. Tak, ja powiem tylko jedną rzecz techniczną, ponieważ tutaj pojawił się komentarz, czy można prosić o link. Ja już nie jestem w stanie zweryfikować, o który link chodziło, ale to nieważne, bo od razu uspokajam. Będą wszystkie linki, tak jak po każdym naszym live'ie, ja linki do rzeczy, o których mówimy, no nie pokazujemy ich tu, żeby oszczędzić trochę czas, wrzucam w opisie live'a, też nasze live'y są nagrywane i zawsze pod live'em w opisie są linki do wszystkich miejsc, o których wspominamy. Również będzie do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o tych zmianach, będzie do TED-a. Aniu, zawiesiło mi Cię, nie wiem czy tylko mi. No to ja zaczynam w takim razie. Pierwsze pytanie, które się pojawiło, dodam też, że pojawiło się dzisiaj kilka pytań, niektóre spłynęły nawet tuż przed samym live'em i na nie na pewno nie zdążymy dzisiaj odpowiedzieć i zastanawiamy się w ogóle, jak ugryźć ten wątek i czy poświęcimy mu może kolejnego live'a albo jakoś zorganizujemy osobne wydarzenie. W każdym razie, pierwsze z pytań brzmi tak. Zadała je pani Mariola, która jest rodzicem i napisała: dzień dobry, jestem mamą córki Katarzyny, która jest w 8 klasie, podała też szkołę. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o szkołach, liceach, jakie polecacie, jak doradzić dziecku, co dalej z jej edukacją, zdobywaniem wiedzy, kierunku, a w przyszłości zawodu. Nie mam pojęcia, co podpowiedzieć mojemu dziecku, mam też syna, który jest w 7 klasie, rok młodszy. Może organizujecie jakieś spotkania online, jakieś porady dla uczniów, rodziców. Będziemy wdzięczni za informacje. I teraz ja próbuję odpowiadać po kolei. Jak dowiedzieć się czegoś więcej o szkołach? No najfajniej byłoby poodwiedzać te szkoły, natomiast teraz w pandemii one są często pozamykane. My też
Tak, szkoły średnie są na edukacji zdalnej. My mamy trochę osobistych doświadczeń ze szkołami, ze szkołami średnimi w Poznaniu. Natomiast to jest też tak, że no to my opieramy się trochę na wrażeniu, jakie odnieśliśmy, opieramy się trochę na tym, jak nam się współpracowało z nauczycielami. Jest rzeczywiście tak, że ja mam takie szkoły, do których chętnie wracam myślą, czy które chętnie wspominam ze względu na dobrą atmosferę, dobre rozmowy z uczniami. I takich ogólniaków jest naprawdę kilka i mogę wymienić ze dwa czy trzy, natomiast to nie będzie oczywiście w żaden sposób miarodajne. Pamiętam, że w 9 liceum mi się bardzo dobrze pracowało, że w 3 liceum bardzo dobrze mi się pracowało, że widać cię, a powiedz coś. Mówią coś. O, i słychać cię, że w 5 liceum dobrze mi się pracowało, w 6 liceum mi się dobrze pracowało, w 8 liceum mi się dobrze pracowało, to było... W 2 liceum mi się dobrze pracowało, to wszystko były takie szkoły, do których ja chętnie wracam wspomnieniami. Jeżeli chodzi, w ogóle ja chciałam powiedzieć pani Mariolu, jeżeli pani nas słucha teraz, że jakoś bardzo było mi bliskie to, jak pani skonstruowała to pytanie. Było jakoś dużo troski widziałem w tym pytaniu, że właśnie, że nie mam pojęcia co podpowiedzieć, że jak doradzić. Jest też o tym synu. Ja mam takie poczucie, że my trochę staramy się o tym mówić co live, czyli że staraliśmy się dzisiaj troszkę o tym powiedzieć, jak doradzić. Rzeczywiście jest tak, że czasem organizujemy spotkania dla rodziców. W zeszłym roku było kilka takich spotkań i to wtedy zawsze o nich uprzedzamy czy informujemy. I one mają różną tematykę, trochę taką jak miękko, czyli jak po prostu porozmawiać z dzieckiem, a trochę twardą, czyli konkretne dane, informacje, które dziecku trzeba przekazać. I jeszcze... Czy organizujemy spotkanie online, no choćby takie jak to i o poradach dla rodziców powiedziałam. Aniu, prowadzę cię. W czasie, kiedy ci nie było, chwilę cierpliwie czekałem. I tak... Wszystko wiem, Maciej. Miałam live'a na komórce i nawet próbowałam pisać do ciebie w komentarzach, że nie patrzyłem. Jedź, nie obrażam się. Aha. Wiem, wszystko gra, wszystko gra. I postanowiłem sam zadać sobie pytanie od pani Marioli i na nie odpowiedzieć i nie wiem, czy ty byś chciała coś dodać, ale ja na ten moment chyba wiele więcej pani nie powiem, pani Mariolo, bo oprócz tego, że wspaniale, że pani się tym przejmuje, martwi, bo to znaczy wspaniale, że się martwi, to może nie, ale że jest to dla pani istotny wątek i że szuka pani informacji, bo to jest też dobry punkt wyjścia do tego, żeby... z Katarzyną wybrać dobrze, czy najlepiej jak się da. Czy dalej, ja Aniu? Myślę sobie, że taki wątek, nie wiem tutaj, bo rzeczywiście w tym ferworze technicznym, nie wiem, czy coś mi nie uciekło, natomiast, że też, no, nie wiemy jak ta, znaczy pandemiczna sytuacja na razie nie wygląda zbyt ciekawie, więc ciężko tu... tak na 100% mówić, że będą jakieś drzwi otwarte, no ale być może gdzieś na wiosnę to będzie, być może szkoły będą chciały z tego skorzystać i sytuacja to umożliwi, może marzec, kwiecień, no zobaczymy jak to będzie, ale na pewno warto wtedy się przejść do takiej szkoły, myślę, i na żywo pogadać, nie? Jeszcze i z nauczycielami, i z uczniami, jeśli będzie taka możliwość. Tak. Ja chcę powiedzieć, bo to jest jeszcze dla mnie świeża myśl, że jeżeli że to jest coś, co ja przez jakiś czas przyznam szczerze, jako doradca zawodowy lekceważyłem, a od jakiegoś czasu już nie lekceważę, że rzeczywiście zdarza się, że przychodzą do mnie uczniowie i uczennice, którzy mówią, że na przykład szkoła jest fajna, nauczyciele są fajni, ale się koszmarnie nie dogadują z kolegami, koleżankami w klasie i to jakby zaważa na całości. Na wszystkim, na samopoczuciu, na poczuciu własnej wartości, na wynikach w nauce i żeby nie lekceważyć takiego wątku pójścia na dalszy etap edukacji z dobrymi, znajomymi, przyjaciółmi, których się miało przez 8 lat klasy, 8 lat szkoły podstawowej. Że jasne, wracając do tej pierwszej części naszego live'a, to nie może być główne kryterium, czy to nie może być jedyne kryterium, ale jeżeli jest ktoś bliski Kasi, kto się udaje do jakiejś szkoły, o której ona też myśli, to jest to rzeczywiście ta rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, że dobrze jest mieć kogoś, jeżeli jest taka możliwość, z kim ja będę mógł zaczynać liceum, a z kim być może będę mógł się później przyjaźnić. Zaznaczając, że to nie może być jedyne czy najważniejsze kryterium. Ale tak myślę trochę, bo trochę to pytanie dotyczy właśnie atmosfery w szkołach. W jakiej szkole jest fajna atmosfera, w jakiej szkole nie jest fajna atmosfera. Zdarzają się różne roczniki, rocznik, w którym ja byłem,
państwa dzieci trafią już na zupełnie inny rocznik, nauczyciele się zmieniają, więc to może być za każdym razem różnie. Nie? Natomiast przyjaciel czy przyjaciółka, który poszedł do tej szkoły, oczywiście też to się może różnie skończyć, ale może być dobrym punktem wyjścia na start. Aniu, idziemy dalej, co? Bo... Tak, teraz było pytanie pani Marioli, a pytanie pani Agnieszki jest też bardzo o atmosferę, prawda? Tak, ono jest długie, ale też chciałam powiedzieć, że jest dla mnie wspaniałe, że jest dużo informacji o synu pani Agnieszki i chyba nie będę go czytał w całości, bo jest tak, w moim odbiorze to jest też taka trochę prywatna wiadomość. W każdym razie to, co wydaje się istotne, żebyście też państwo, którzy nas oglądacie, mieli informację, to, że syn, że pani poszukuje dla syna liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, który ma poszerzany program historii i lub geografii, ale że bez matematyki, że matematyka nie jest przedmiotem, który syn lubi i że potrzebna byłaby szkoła, w której będzie dobra atmosfera, spokojna nauka, gdzie nauczyciele zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa, bez poniżania i że są dobrzy pedagodzy z historii i geografii, którzy dobrze przygotują syna. I jest też informacja o zakładanej liczbie punktów przez syna pani Agnieszki. I teraz ja rzeczywiście myślę, że trochę próbowałem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast humanistyczne liceum, takie pierwsze, które mi przyszło do głowy, humanistyczne to jest trochę uproszczenie, ale takie liceum, w którym ja się czułem dobrze, jak w nim byłem na zajęciach i które rzeczywiście ma kilka profilów, nie zawsze mam problem z tą odmianą, profilów czy profili humanistycznych, to było 6. liceum, i pamiętam, że lubiłem w ogóle sam budynek. Pamiętam, że lubiłem mury tej szkoły i że dobrze się w niej czułem i dobrze się bardzo czułem też z uczniami. I ja wtedy, jak kontaktowałem się tam z nauczycielami, to miałem takie poczucie, że tam panuje dobra atmosfera, ale powtórzę, nie jest to jedyne liceum i to było już naprawdę przed pandemią, więc się mogło zmienić. To, do czego będę panią zachęcał, to na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży znajduje się taka zakładka dla uczniów szkół, może ja udostępnię ekran na chwilę, bo to będzie od razu odpowiedź na pytanie tam następne, więc dajcie mi państwo sekundę, a ty, Aniu, mi potwierdź tylko, czy udało mi się udostępnić ekran. Ładuje się. Dobra, a teraz? I jeszcze się ładuje. Jak to? Teraz, o, widzimy. Jest? Dobrze, to wszedłem na stronę Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i jak klikam tutaj, gdzie teraz poruszam myszką na CDZDE i dla uczniów szkół podstawowych i następnie wjeżdżam w zakładkę o rekrutacji, to co ja znajduję, to zestawienie progów punktowych, to chciałem pokazać. I mamy zestawienia progów punktowych do różnych typów szkół, ale ponieważ poszukujemy liceum, ja pobiorę dla liceów i otworzę. I jeżeli, i tutaj mamy, po pierwsze mamy informacje, to się może zmienić, oczywiście nieznacznie, ale co do zasady często pozostaje takie samo, o profilach, które były otwierane w danych ogólniakach w Poznaniu i tam wiele innych informacji, w tym też o punktach, pani wspomniała o punktach, z tym są też informacje o punktach, które są potrzebne, czy były potrzebne, żeby się dostać, co orientacyjnie chociaż pozwala sobie wyrobić informacje o danej szkole. I to tyle chyba, jeżeli chodzi o to pytanie. Aniu, skończę teraz udostępniać ekran. Tak, to ja dodam tylko, że jeśli ktoś z państwa nie jest z Poznania lub szuka szkoły poza Poznaniem, to też jest strona Wasza Edukacja, która jakby my nie możemy poręczyć za jej rzetelność, natomiast no, liczę na to, że ktoś, panowie, którzy ją prowadzą, no, dbają o to i tam też znajdziecie informacje o minimach, średnich i maksimach punktowych. Ogólnie ze szkół z różnych miast z Polski, nie tylko z Poznania, no bo my tylko Poznań i aglomerację poznańską prześwietlamy pod kątem punktów. Jak Macieju pokazałeś tą stronę, to w ogóle pomyślałam sobie, że kiedy w tym pierwszym pytaniu pani Mariola mówiła o tym, że nie wie, jak doradzić dziecku, co dalej z edukacją, zdobywaniem wiedzy, kierunku i tak dalej, to w ogóle nasza strona jest takim naprawdę kompendium wiedzy i bardzo zachęcamy do eksploracji zakładki
dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, tam pod zakładki o sobie, o zawodach, o rekrutacji, o szkołach, naprawdę mnóstwo, mnóstwo wiedzy i nawet sobie pomyślałam, nawet zaplanować sobie kilka wieczorów, usiąść na pół godzinki razem, poczytać właśnie wspólnie, to może być, myślę, super przygoda. No i oczywiście strona mapy karier, no też do eksploracji z jej filtrem preferencji na czele, super narzędzie pomocne w wyborze tego, co dalej robić. Trzecie pytanie. Pani Magdalena, też rodzic w sprawie swojej córki i teraz też ja odpowiem na to pytanie. Pani Magdalena mówi, że sprawa dotyczy jej 18-letniej córki, która teraz zdaje maturę i ma problem z wyborem kierunku studiów, że córka nie wie, co chciałaby robić, a mama nie umie jej doradzić, bo jej edukacja skończyła się dawno temu. To również jest taka wiadomość, która mnie bardzo ujęła. Poza tym nie jestem na bieżąco z kierunkami studiów, warunkami przyjęcia na studia wyższe. Córka uczęszcza, tutaj jest numer szkoły w Poznaniu, liceum, do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Będzie zdawała język hiszpański, angielski oraz historię na rozszerzeniu na maturze. I nie chce jednak studiować żadnej filologii, interesuje ją nauka kolejnego języka. Proszę o pomoc lub gdzie ewentualnie można się zgłosić o pomoc w doradztwie. Więc mnie trochę zastanawia ten wątek, nie chcę studiować filologii, ale chcę się uczyć kolejnego języka. Rzeczywiście najpopularniejszym sposobem czy rozwiązaniem tego dylematu, jeżeli chce się uczyć języków, jest filologia, ale wymyśliłem dwie możliwe drogi, które mogą dotyczyć pani córki. Jedna to jest taka, że rzeczywiście te przedmioty rozszerzone naturalnie premiują poszukiwania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Jeżeli zdajemy języki, jeżeli zdajemy historię, to na większości pozostałych uczelni one nie bardzo wpasowują się w wzór rekrutacyjny. Można jeszcze ewentualnie zerknąć na Uniwersytet Ekonomiczny. Tam córka i tak matematykę na podstawie musi zdać, a w trzeciej części ważnej też wzoru jest historia między innymi, więc ta oferta, ale generalnie UAM. I teraz tak, najwięcej rzeczywiście możliwości nauczenia się nowych języków daje Wydział Neofilologii lub Wydział Filologii Polskiej Klasycznej, ewentualnie Wydział Anglistyki, gdzie studiujemy filologię. Natomiast jeżeli nie chcemy studiować filologii jako takiej, to mamy taką możliwość, dwie. I mówię o nich bardzo szybko, bo jesteśmy 10 minut po czacie. Jeden, lingwistyka stosowana, na Wydziale Neofilologii również. Lingwistyka stosowana to jest nauka języków, kierunek nazywa się filologia, dlatego że jest nieco inaczej skonstruowany. Tam uczymy się trzech języków europejskich współczesnych, jest niemiecki, jest angielski, jest trzeci język do wyboru, z tym, że jest okrojony program o to, co normalnie jest też na filologiach, czyli jest trochę mniej informacji o kulturze danego kraju, mniej historii danego języka i tak dalej, czy jest nacisk położony bardziej na praktyczną naukę tych języków, czyli lingwistyka stosowana, tam jest grupa ze znajomości lub bez znajomości języka niemieckiego, w rekrutacji na to nie mamy już teraz czasu, to można zapytanie do centrum skierować. Generalnie nie wspominała pani o niemieckim, więc córka musiałaby rekrutować się z tego wyższego progu, czyli bez znajomości języka niemieckiego, tak zakładam. A drugie rozwiązanie, które mi przychodzi do głowy, tylko tu można by gadać bardzo długo, to jest MISKIS, czyli taki wydział na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Bardzo proszę, żeby to sobie wygooglać, jeżeli nas pani słucha teraz. MISKIS to jest skrót od Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne. Tam rekrutacja wygląda trochę inaczej, bo oprócz standardowej matury, w którą pani córka się wpasowuje, bo tam we wzorze rekrutacyjnym jest język polski na rozszerzeniu, język obcy na rozszerzeniu i później jest bardzo duża grupa przedmiotów do wyboru humanistycznych wyłącznie, wśród których jest albo historia, albo drugi język obcy, ale dodatkowo w rekrutacji jest też rozmowa na jeden z dwóch tematów, które zgłasza sam kandydat lub kandydatka z dziedziny humanistyczno-społecznej, które go interesują. Nie będę teraz mówił szczegółowo o punktach, natomiast co daje MISKIS? MISKIS daje mi to, że ja mogę sobie wybrać kierunek wiodący z grupy kilkudziesięciu kierunków UAM-u, taki, który by mnie interesował. Ich jest tam bardzo dużo. Jest politologia, dziennikarstwo, psychologia, filmoznawstwo, pedagogiki najróżniejsze. Więc wybieram sobie to, co mnie interesuje, czy to, co chcę studiować, czym się chcę rozwijać, ale dodatkowo mogę chodzić też na zajęcia z innych kierunków studiów, które znajdują się w polu moich zainteresowań, w tym na przykład na praktyczne zajęcia z nauki wybranego przez siebie języka, bo w ramach MISKIS-u znajdują się też mnóstwo kierunków studiów filologicznych czy językowych, więc widzę też takie rozwiązanie, czyli zastanowić się, czy jest coś, wejść na stronę MISKIS, tam jest zakładka wydziału i kierunki, zobaczyć, co tam jest, zobaczyć, czy coś jest moje, jeżeli coś jest moje, to pomyśleć o rekrutacji na MISKIS i przy okazji uczyć się tego,
i jednocześnie studiować sobie dany język, tylko chodzić tam na zajęcia wyłącznie praktyczne. Więcej nic nie powiem teraz, musimy iść dalej. Tak, ja mam taką myśl, patrząc na godzinę i na okoliczności, że mam dwie myśli tak naprawdę. Po pierwsze, widziałam trochę Państwa komentarze i ogromnie dziękuję za zaangażowanie, za to, że pytacie i że sami sobie odpowiadacie, podpowiadacie, udzielacie odpowiedzi. No, jestem naprawdę wzruszona i naprawdę poruszona i to jest ogromnie jakoś taki podnoszący widok. Ja też może jeszcze dziś, pewnie bardziej jutro czy pojutrze, my też poczytamy na spokojnie komentarze i poodpowiadamy na pytania. Wszystkie linki, tak jak mówiłam, będą w opisie tego wideo. Natomiast jeśli chodzi o pytania kolejne, to myślę sobie, że my tutaj spauzujemy, bo nasze dwa kwadranse mają akademicki kwadrans przedłużenia i to już, jak rozmawialiśmy z Maciejem, jest absolutny nasz maks. Natomiast powiem tak, ponieważ nasze live'y są co miesiąc, a pytań jest dużo i nie chcemy też hamować Państwa w tych pytaniach, to znaczy my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na kilkanaście pytań w trakcie jednego live'a, no bo on by musiał trwać, jak widzicie Państwo, około 2 godzin, a staramy się wybierać takie najbardziej uniwersalne też pytania, na które odpowiedź przysłuży się jak największej ilości słuchających nas osób, mimo że pytania zadają konkretni ludzie o swoich konkretnych sytuacjach, to żeby gdzieś tam te odpowiedzi rozszerzały też i ubogacały Państwa spojrzenie na świat, na właśnie wybory edukacyjno-zawodowe. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, i Maciej tak samo, zostawić pozostałych pytań bez odpowiedzi. Więc myślimy nad formułą odpowiedzi na inne pytania. Ja sobie myślę na teraz, że zrobimy to w formie po prostu postów, że w kolejnych dniach będziemy publikować posty z odpowiedziami na te pytania. Być może to będą posty w formie wideo, być może będą w formie pisemnej. Maciej, nie martw się, biorę to na klatę. Tak jak Państwo zauważyli, też wystartowaliśmy z relacjami na Facebooku, więc dla mnie to też będzie super materiał do tego, żeby w tych relacjach może o tym poopowiadać. Więc co mogę powiedzieć? Na pewno zapraszam, kto jeszcze z Państwa nie polubił, czy nie zaobserwował naszej strony, to do bacznego śledzenia, bo właśnie na Facebooku będziemy na te pytania udzielać odpowiedzi. Nie zadeklaruję się, że będą one codziennie, ani że, nie wiem, że w jakichś konkretnych odstępach, ale mam takie przekonanie, patrząc na te pytania, że znowu to są pytania, które też odpowiedzi na nie mogą pomóc wielu różnym osobom, bo mamy pytania o to, jak można zarabiać, mając 17 lat. Mamy mnóstwo pytań o rekrutację. Być może zrobimy w ogóle osobne wydarzenie o rekrutacji jakieś niebawem. To dało nam dużo do myślenia, że tyle tych pytań od Państwa spływa. Więc miejcie pewność, że nie zostaną bez odpowiedzi. Jeśli będziecie z nami w kontakcie, to na pewno te odpowiedzi zobaczycie. A tymczasem zapowiadamy, co za miesiąc. W ogóle nie konsultowałeś ze mną tego pomysłu, że będziesz teraz odpowiadać postami. Zastanawiam się nad moją reakcją w ogóle taką emocjonalną na to, ale to pogadamy może po live'ie o tym, co o tym myślimy. Ja lubię na żywo, więc to jakoś mi szkoda trochę tej formuły, tym bardziej, że jeszcze były dzisiaj ze dwa pytania, na które po prostu chciałem odpowiedzieć. Jest mi no to możemy też zrobić tak, że w takim razie jeszcze odpowiemy. Tak. To nie, to jeszcze tylko na to, dobrze, to ja chociaż bym chciał odpowiedzieć na to pytanie, zaczekaj, gdzie ono było? Bo mówiłeś, że do 45 ani minuty dłużej i ja już zlękniona godziną spinam. Piotr, uczeń szkoły ponadpodstawowej, powiedział, że napisał, wiem, że chcę studiować za granicą, ale nie wiem co i gdzie, jaki pierwszy krok podjąć. I teraz Piotr, jeżeli mnie słuchasz, jeżeli nas słuchasz, ja ponownie odsyłam do strony Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. I tutaj to jest rzeczywiście się nieszczególnie jest trafione, na co Ania mi też zwróciła uwagę, jak się przygotowaliśmy do tego live'a. Jak się wejdzie w zakładkę dla uczniów szkół ponadpodstawowych i następnie wejdzie się w zakładkę studia w Poznaniu, to w zakładce studia w Poznaniu jest zakładka studia za granicą. Jak się wejdzie w zakładkę studia za granicą, to tam to jest naprawdę dobry moment na pierwszy krok.
bo to, co żeśmy tam zrobili, czy to, co tam przygotowaliśmy, to jest kilka linków, które pozwolą wystartować. Czyli informacje na przykład o Eurodesku albo EduAbroad, czyli takie serwisy, które zbierają informacje o 30 bądź mniejszej liczbie krajów, w których można podjąć studia i one same odsyłają już do konkretnych miejsc. Przygotowaliśmy też informacje, jeżeli się rozważa Wielką Brytanię albo Niemcy, które są nam bliskie, bo te kraje mają swoje własne serwisy, które zachęcają do studiów, do studiowania u nich. Czy Education USA, który to jest jakby taki oficjalny serwis Departamentu Stanu USA o studiach w Stanach Zjednoczonych. Więc dobrym punktem wyjścia jest rozpoczęcie od strony Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, a i też warto wspomnieć, że wspaniale, że chcesz studiować za granicą, ale jest też taka opcja, że prawie zdecydowana większość kierunków studiów w Polsce, w Poznaniu, oferuje w ramach programu Erasmus wyjazdy na semestr czy na dłuższy czas w ramach studiów na zagranicę, więc być może to jest też opcja do rozważenia. Skończyłem. Skończyłem, Aniu. Bardzo dobrze, dla mnie możesz mówić jeszcze godzinę, więc... Zapowiadamy, nie, do dzieci idę zaraz. Zapowiadamy kolejnego live'a, tak, który odbędzie się w pierwszy wtorek marca, a zatem będzie to 1 marca. Tak? Tak. I to, o czym będziemy mówić, to będziemy mówili o tym, był taki, jest taki, mamy... To ja powiem. Będziemy mówić o tym, jak odkrywać mocne strony w sobie lub w swoim dziecku, bo wiemy, że też licznie rodzice młodzieży nas słuchają. Będziemy mówić o tym, jak je odkrywać, w sensie jak je przede wszystkim umieć nazwać, jak dotrzeć do tego, co jest moją mocną stroną tak naprawdę, czy mi się tylko wydaje, że to jest moja mocna strona, jak może odkryć mocne strony, których w ogóle nie jesteście świadomi jeszcze i co potem z nimi zrobić, jak je odkryjemy, czy mieć je tylko w głowie, czy może warto je gdzieś sobie zapisać i tak dalej. Będziemy zgłębiać temat mocnych stron. 1 marca o 20. Dziękujemy bardzo. Prawie 100 osób zostało z nami do teraz, mimo tak znowu przedłużonego czasu. Tak. Bardzo, tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Tak, teraz już kończymy naprawdę. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia.